Cześć witam was serdecznie moi drodzy w kolejnym krótkim filmie ja muszę się może tak obrócić o z kamerą żebyście mogli mnie widać witam serdecznie dzisiaj krótki film czego dotyczy moi drodzy ten film dotyczy serwisowania pojazdu a w szczególności obsługi filtrów chciałem wam pokazać taką jedną rzecz która naprawdę mnie rozwaliła na miazgę zatem patrzcie. Mam tutaj na serwis Aprile SR Max, jak z tego co pamiętam, jak taka nazwa była, 125, bardzo fajny skuter. No i robię w nim serwis oczywiście standardowo. Oleje, filtry, zawory, olej wymieniony, filtr oleju wymieniony. Zobaczcie, tutaj mam, nie wiem czy uda mi się, a nie uda mi się włączyć podświetlenia, ale zobaczcie, robię sobie fil serwis filtra teraz, wymieniam filtr powietrza. Mówię, o, piękny filtr mamy, bardzo fajny, ponieważ jest czysty. No skoro jest czysty, no to kurczę, bajka, nie? Bajka. Jak wiemy wszyscy, filtr musimy potem spryskać yy, preparatem do filtrów gąbkowych. Yy, no ale zobaczcie, co ja tutaj zauważyłem. Tak wygląda ten filtr, moi drodzy. A za chwilę Wam pokażę, jak wygląda nowy filtr. Oczywiście, to jest filtr high-flow, yy, i tutaj też mam filtr, filtr high-flow, ale do innego modelu, Piardzie. Zobaczcie, tak wygląda ten filtr nowy. A tak wygląda ten filtr lekko używany, ale spryskany tym yy, środkiem. Jak dobrze zauważyliście, yy, mamy tutaj widać więcej środka do konserwacji, czy tam, że tak powiem, do. do no może, może nie konserwacji, ale do zabezpieczenia filtra powietrza niż samego brudu. Słuchajcie, nie robimy tego w ten sposób, ponieważ osoba, która robiła, zrobiła coś takiego, to jest totalna katastrofa, porażka no i totalna niewiedza. To tak tego nawalił ten ktoś, że zobaczcie, nawet to się odbiło na tym, No po prostu to płynie, płynie, wszystko spływa. Ja wiem, że to ma za zadanie, moi drodzy, wyłapywanie najmniejszych frakcji kurzu, no, ale to nie w ten sposób się robi. Ja za chwilę wam pokażę, jak powinno to być zrobione. I porównajcie sobie, proszę, teraz, jak wygląda ten filtr, który został przez kogoś napylony. A jak wygląda filtr nowy? Ja wam teraz pokażę. Mam tutaj olej do filtrów. Oczywiście, nie będę reklamował kolor czerwony. Musimy wstrząsnąć. Słuchajcie, robimy coś takiego. Leciutko napylamy, leciuteńko naprawdę i słuchajcie i to już wystarczy, to już wystarczy, ponieważ ten filtr już się zrobił lepki yy, i wyłapie nam te najmniejsze frakcje. Nie zaklejamy tego filtra w ten sposób, yy, że, że on po prostu aż, ta gąbka aż się zrobiła taka twarda, nie wiem czy ten środek jest nieodpowiedni, ale zobaczcie, ja tutaj palcem mogę to zebrać. No, masakra, słuchajcie, tak się nie robi. Nie, nie robimy nigdy takiej grubej powłoki, ponieważ musicie pamiętać, że ten środek też zmniejsza przepustowość nam tego filtra, i w tym momencie, no, no nie jest to zdrowe dla silnika. Słuchajcie, zawsze tak. Nigdy tak.